Jestem jednym z nielicznych praktyków tutaj, więc to będzie wykład w stylu jak 45 minut zmieścić w pół godziny i dlaczego to niemożliwe. Także proszę o wyrozumiałość. Dzień dobry Państwu, nazywam się Marta Ciesielska i jestem nauczycielką przedmiotów ogólnomuzycznych w dwóch małopolskich szkołach muzycznych. Dzisiaj będę miała przyjemność powiedzieć Państwu parę słów na temat korzyści płynących z edukacji muzycznej. Przedstawię parę badań naukowych, które potwierdzają istnienie takich korzyści, a także w mojej wypowiedzi pomogli mi moi uczniowie ze szkół muzycznych podstawowych. Skoro jestem praktykiem, to zacznę od pytania. Kto z Państwa ma za sobą, no tak przynajmniej rok jakiejś edukacji muzycznej? Brawo. A kształcenie słuchu, kto miał? Świetnie. A kto to lubił? Oj. Dobrze. Może dla tych osób, które nie miały przyjemności z tym przedmiotem. Kształcenie słuchu jest to przedmiot obowiązkowy w szkolnictwie muzycznym, właściwie na wszystkich etapach. W szkołach podstawowych i średnich jest to przedmiot obowiązkowy, wręcz kierunkowy. Na tym przedmiocie uczę moją młodzież, jak rozpoznawać wybrane struktury muzyczne, jak je rozpoznawać ze słuchu i jak je później wykorzystywać, żeby dowolną melodię zapisać z pamięci albo ze słuchu, jeżeli mamy taką możliwość, żeby sobie pisać albo grać, żeby to wszystko bez problemu zrobić. Przeprowadziłam takie małe badanie wśród moich podopiecznych. W tym roku wiosną zadałam tylko jedno pytanie moim uczniom. Były to osoby młode, w wieku od 8-9 lat do aż 19. Ja pracuję w grupach nieróżnorodnych, znaczy różnorodnych wiekowo, więc taka duża rozpiętość i na moje jedno pytanie odpowiedziało aż 70 osób. I nasza ankieta zawierała tylko jedno pytanie. Co mi daje kształcenie słuchu? Tutaj taka praca bardzo motywująca mnie, że tak podam jeden komentarz, afirmacja przede wszystkim. Tutaj mamy takie ujęcie troszeczkę inne tych naszych wypowiedzi, zestawienie słów najczęściej występujących w naszych tych ankietach. Największe jest chyba pomaga, także pomaga i wiedza, więcej, lepiej, przyjemność, cierpliwość, umiem, rozwijam, skupienie, no same pozytywy. Tu w środku jest jeszcze miła pani, to ja. Także same pozytywy, nie widzę słowa nie, jest dobrze. Na podstawie tych wypowiedzi ustaliłam parę takich kategorii, które moglibyśmy sobie omówić, ale wspomnę tylko, że to są olbrzymie właściwie obszary badane przez naukowców, więc tutaj sobie tylko wspomnimy o paru rzeczach, więc to będzie raczej wypowiedź w stylu ja to tylko tu zostawię. Wspomaganie gry na instrumencie to jest wypowiedź, która pojawiała się najczęściej. Właściwie każde dziecko to napisało, pomaga na fortepianie, lepiej gram. Przedmiot jest w ogóle fajny, znaczy ortografia to co innego. Tutaj mamy przykład akurat z koncertu, który grałam na dyplomie, fragment partytury. Muzycy zawodowi czasami mają do wykonania 1800 dźwięków na minutę. Wszystkie naraz, czasami w sensie harmonicznym, pionowe to są struktury, struktury linearne. To wszystko trzeba kontrolować. To nie robi tego maszyna, to ma być ciszej, to ma być głośniej. Powrót do przeszłości. To jest mój dyplom, recital dyplomowy. Wtedy jeszcze to był czas, kiedy kształcenie słuchu również dla mnie było przedmiotem wspomagającym. No i dobrze, że nie ma fonii. Dobrze, że nie ma fonii, dlatego że skupilibyśmy się na dźwięku, a chciałabym, żebyśmy się zastanowili, co się dzieje w mózgu takiego muzyka, który ma takie wykonanie przed sobą. Jeżeli ćwiczę, to patrzę w nuty, czytam je w dwóch pięcioliniach w różnych kluczach. To jest trochę tak, jakbyśmy czytali dwa teksty naraz w dwóch linijkach, w dwóch różnych językach.
kora wzrokowa wtedy na pewno pracuje. Słucham wykonywanej przez siebie muzyki, poprawiam błędy, jeżeli jakieś istnieją. Kora słuchowa oczywiście. Gram prawą i lewą ręką jednocześnie, w różnych rytmach. Daj Boże, żeby to były rytmy regularne, bo jak jakieś kwintole, to już w ogóle oszaleć można. Utrzymuję puls i wymagane tempo w utworze. Bardzo ważna sprawa, która dzieciom często sprawia spory problem. Jak coś łatwiejsze, no to szybciej, miejmy to z głowy. Gram 10 palcami, to akurat dla pianistów. Niektóre instrumenty melodyczne, no to może nie wszystkimi naraz. I wtedy też te same obszary mózgu się uruchamiają, właśnie ruchowe. Gram bez patrzenia na klawiaturę, no bo patrzę czasami w nuty, no to nie patrzę na palce. Jak gram z pamięci, też ciągle nie patrzę, jak one się tam ruszają, tylko sobie gdzieś indziej patrzę, tak? Bo może się skupiam na interpretacji. Korzystam z pedałów, a więc nogi też pracują. Lewa noga do lewego, prawa do prawego. Dbam o dynamikę, a więc każdy palec ma inny rodzaj napięcia i nacisku na klawiaturę. Tu płat ciemieniowy się uruchamia i to jest bardzo trudna sprawa, jak wszyscy wiemy, najtrudniej zagrać cicho. Muszę się orientować w ułożeniu mojego ciała, kiedy gram. Muszę monitorować wysiłek, który wkładam w tą grę. Proszę Państwa, wykonanie muzyczne na jakimkolwiek instrumencie bądź śpiew, to jest wysiłek fizyczny. To jest wysiłek fizyczny dla organizmu. My tego nie widzimy może często, ale to są napięcia w rękach, nie daj Boże, w ramionach. Muszę ułożyć odpowiednio ciężar ciała, muszę odpowiednio oddychać, grając na instrumentach dętych czy śpiewając. To jest wysiłek dla naszych organizmów. No i chyba najważniejsza rzecz, najbardziej zaawansowana, muszę interpretować to, co gram. Tutaj kora przedczołowa oczywiście, to jest chyba największa sztuka, tak? Wszystko inne to maszyna może zagrać. Także prawdziwe fajerwerki w mózgu, kiedy taki wykonawca ma przed sobą takie wyzwanie. Koncentracja, uważność i cierpliwość. No tak, ćwiczy cierpliwość, skupienie się, bycie cicho, jak ktoś coś robi. Fantastycznie. I tutaj taka dość ciekawa uwaga. Zdarzyło się, że w zwykłej szkole mogłem usłyszeć rozmowę uczniów z drugiego końca korytarza. Proszę Państwa, to wcale nie jest wydumane. Trening muzyczny rzeczywiście kształtuje te obszary mózgu, które są odpowiedzialne za selektywną uwagę słuchową i słyszenie mowy w hałasie. Jedno z badań takie tutaj przedstawione tu na górze mamy, o, na wykresie. Czas reakcji krótszy u muzyków, to te ciemniejsze słupki i lepsza rozpoznawalność głosu w hałasie. Emocje, ogromny, szeroki temat, chętnie badany. Tak, spokój duszy to okej, ale ta oszczędność ołówków do dzisiaj nie wiemy, o co chodzi. Daje mi dużo radości i kolejna wypowiedź. Smutno mi po lekcji kształcenia słuchu. Proszę nie pytać o detale, bo nie mam pojęcia, o co chodzi. No ale jakieś emocje tam są. Oczywiście u każdego wykonawcy mamy ten etap stresu, kiedy występujemy, sprawdzamy po prostu nasze możliwości, no ale też jesteśmy oceniani oczywiście, czy dobrze zagrałam, czy nie. No i taka kariera muzyczna, o tym się coraz więcej też mówi, no niestety też stanowi pewien wysiłek dla naszego zdrowia fizycznego, psychicznego. No i tutaj duże badanie było, że ponad 2000 osób przebadano, które pracują w świecie muzycznym i bardzo duży procent, aż 65% z nich cierpiało na depresję. Wyniki są raczej miażdżące. Dla muzyków prawdopodobieństwo zachorowania na depresję jest 3-krotnie wyższe. Na szczęście powodem tego stanu rzeczy nie są muzyczne zdolności czy muzyczny trening. To są po prostu takie bardziej życiowe sprawy. Niskie zarobki, nieodpowiednie warunki pracy, niemożność planowania przyszłości czy też brak uznania. No to właściwie wszystkie zawody społeczne taki problem mają. No ale kształcenie muzyczne to jest ogromne zaangażowanie w czasie studiów. To są ćwiczenia takie jak ćwiczenia fizyczne, jak treningi. To jest ogromna ilość pracy, no i brak uznania, no to niestety tak to się czasami kończy. Po wczorajszym naszym bankiecie zadają to pytanie, kto z Państwa lubi muzykę rockową? Łapka w górę. No świetnie, teraz się powinnam zapytać, komu to zaszkodziło.
Może tak, cały cytat to sobie możecie przeczytać. Chodzi mi o początek. Czynniki szkodliwe w muzyce rockowej to rytm, hałas i głośność oraz nieodpowiednie teksty. Jeżeli chodzi o ten rytm, no mam z dziećmi dyktanda rytmiczny, jakoś nigdy nikomu to nie zaszkodziło, więc może tak, dowody albo się nie zdarzyło. Ja tutaj tę muzykę agresywną czy smutną będę dawała w cudzysłów, dlatego że to jest bardzo względne. Tak? Każdy z nas może uważać, że ta muzyka jest dla niego smutna albo agresywna. No ale dużo się o tym mówi, nie? Nastolatek się zamyka w pokoju i włącza tam tę muzykę z przeszłości, jeszcze dobrze pamiętam. Wchodzi tato do pokoju i mówi, no Marek, ty nie słyszysz, że to radio jest rozregulowane, weź, że to nastaw. A on mówi, tato, to taki zespół nazywa się Sepultura. Więc ta muzyka, którą byśmy nazwali agresywną, wcale aż tak bardzo nam nie szkodzi. Ona nie wpływa na nasze zachowania. Wręcz przeciwnie, jest w stanie przekierować tę naszą agresję i gniew na bardziej konstruktywną jakąś tam czynność czy aktywność. Może nam pomóc w tym, żebyśmy się stopniowo uspokoili. Tutaj fragment takich badań, bardzo dobry cytat tutaj na dole, że jedna z młodych osób napisała, czy tam powiedziała, że można w jakiś sposób można się wyładować, można wyładować agresję na tą muzykę. So you don't have to do anything aggressive yourself. Czyli nie musisz robić nic agresywnego sam. Podobnie z muzyką smutną. Smutna muzyka też może regulować poziom negatywnych emocji u osób zdrowych. Kolejne badanie, tutaj osoby się wypowiadały, słucham smutnej muzyki, bo chcę się połączyć ze swoimi emocjami, bo chcę się uspokoić, bo chcę wyrównać swoje emocje, chcę doświadczyć nowych uczuć, chcę się połączyć z innymi ludźmi, no jakoś nie ma tutaj argumentu, lubię akompaniament do tego, jak się dobijam. Tak? Więc to są raczej pozytywne rzeczy tutaj, ale taka uwaga do nas, do pedagogów, jeżeli chcemy pracować z grupami i wykorzystywać muzykę. Ja wspomniałam teraz o badaniach, które dotyczą osób zdrowych, czyli w większości to będzie dla nas, gdy mamy jakiś tam gorszy nastrój, sobie czegoś posłuchamy. Jako pedagodzy musimy pamiętać o tym, że muzyka wpływa na osoby też, które mają inne problemy, na przykład mają depresję, mają epilepsję. Miałam uczennicę, która miała depresję, miałam uczennicę, która miała objawy epilepsji. Wtedy trzeba bardzo uważać, bardzo, bo tu rzeczywiście ta muzyka może mieć wpływ, możemy się nie spodziewać nawet, co się wtedy zdarzy. Do tego jeszcze to jest potęgowane przez to, że pracujemy z grupami. Także dobrze grupę trzeba poznać, zanim zaczniemy pracować z muzyką. No ale to już temat dla muzykoterapeuty. Multitasking, podzielność uwagi, mamy tutaj wpisaną w jednej z prac. Naukowcy już tam tłumaczą, że to raczej nie jest możliwe, żebyśmy byli wielozadaniowi. Możemy połączyć pewne działania, ale one muszą być dla naszego mózgu różnorodne i musimy je wykonywać raczej automatycznie. Czyli no nie zapomnę o oddychaniu, jak czytam książki, tak? Mogę słuchać muzyki, kiedy gotuję obiad. Ale jeżeli mamy czynności ważne do zrobienia, no to jest przeskakiwanie z jednego tematu na drugi. W badaniach wykorzystuje się termin task switching, czyli po prostu sobie skaczemy z zadania na zadanie. Ogromne, bardzo rozległe badanie muzyków, niemuzyków oraz osób dwujęzycznych, gdzie muzycy wypadli znacznie lepiej w tym przeskakiwaniu z zadania na zadanie. Osoby dwujęzyczne były badane dlatego, że podobne mechanizmy w mózgu się uruchamiają, kiedy mówimy różnymi językami. Jeszcze do tego dojdziemy. Indywidualność, no to tak roboczo nazwałam, to raczej chodzi o kształtowanie osobowości naszych uczniów. Tak. A lepiej dlatego, że gdy słyszę te wszystkie rzeczy, a druga osoba nie, to czuję, że mam większą wiedzę i doświadczenie, a każdy lubi to uczucie. No chyba każdy lubi, nie? No jak się wie więcej. Uczę się mieć swoje zdanie. Jestem mądrzejsza, no mam miłą panią, miło mi bardzo. Na zajęciach poznałam koleżanki,
Stałem się śmielszy, nie wstydzę się śpiewać publicznie, integruję się z innymi osobami, stałam się bardziej otwarta, mam mniejszą tremę, potrafię sobie poradzić. A tutaj takie wyznanie osobiste, dzięki temu przedmiotowi nawiązałam bliższe relacje z dziadkiem. Wszyscy wiemy, że wspólne doświadczanie muzyki, zarówno takie mniej formalne, jak i profesjonalne, wszystkich nas integruje, tak? Lepiej się wtedy poznajemy, te relacje się inaczej układają. No mamy w szkole, nie wiem, akademię różnego rodzaju, jasełka, wiemy jak to działa, mimo tego, że praca ogromna, no to jednak dzieci się wtedy fajnie integrują. Tutaj jedno z badań, które wskazuje na to, że im bardziej profesjonalne działanie wymagające synchronizacji tej z muzyką występuje, tym lepszy wpływ na relacje między dzieckiem a rodzicem. Powrót do przeszłości, mam 5 lat i śpiewam jedną z dwóch piosenek, albo Jestem sobie ogrodniczka, albo Pieski małe 2. Taki mieliśmy szeroki repertuar bardzo. Też dobrze, że nie ma fonii. Bo możemy się w tym momencie zastanowić, w jaki sposób ja się integruję z tą osobą, która gra na instrumencie. Ja śpiewam, mój tato gra, no i co wtedy muszę zintegrować? No musimy zintegrować tempo, tak? Przede wszystkim musimy słuchać siebie nawzajem. No nie może tak być, że moi uczniowie bardzo często się pytają, a ja mogę sobie zatkać uszy, jak ja śpiewam w chórze? Nie, nie możesz, bo musisz słuchać innych, to musi się wszystko zgrywać. Rytm, intonacja, tak, żebyśmy w różnych tonacjach nie śpiewali, tempo. Także to jest bardzo dużo tych elementów, które musimy zsynchronizować razem. Kolejna, już dawno, dawno temu, bo jeszcze miałam włosy długie. Taniec, również integracja i synchronizacja z muzyką. Co muszę wtedy zintegrować? Napięcie mięśni, tak? Też no, muszę zaufać partnerowi, żeby mnie prasknęła o parkiet, tak? W momencie, kiedy mamy jakieś podnoszenie albo coś takiego. Więc też kolejne elementy, które synchronizują nasze mózgi, jak gdyby. No, na potwierdzenie jak gdyby prawdy tych badań, że te relacje się dobrze utrzymują, to moi rodzice mnie oglądają. A jeszcze taki efekt uboczny, że jeszcze muzykiem zostałam do tego. Pamięć, bardzo obszerny temat, też tylko parę słów na ten temat. Ćwiczę pamięć, ćwiczę pamięć, ćwiczę pamięć. Mamy osobne ćwiczenia pamięciowe na kształcenie słuchu. I cóż, niektórzy stosują metody siłowe. 150 razy powtórzę takt, no i może go zapamiętam, chociaż na następny dzień 150 razy może zagram takt i może go zapamiętam. Jednak w ćwiczeniach pamięciowych mamy jeszcze inną metodę, którą ćwiczymy również na moich zajęciach, a mianowicie sobie porcjujemy nasze informacje dotyczące materiału nutowego, grupujemy je i zapamiętujemy jako jedną całość. Co to jest za melodia? To jest Wlaskotek na płotek oczywiście i tak jak sobie teraz na to patrzymy, no to przeważnie byśmy widzieli tak nutę za nutą. Co widzi muzyk w tym momencie? Widzi relacje interwałowe, a więc to, co się dzieje między dźwiękami. To nie jest tylko GEE, ale jaka jest między dźwiękami odległość. Mamy relacje motywiczne. Tutaj jest akurat motyw tercja mała pryma czysta. On się 4 razy powtarza. Mamy relacje strukturalne. Tutaj akurat taka jedna ma taka pełna struktura, trójdźwięk durowy w postaci zasadniczej. No i też jak słyszę trójdźwięk durowy w postaci zasadniczej, to piszę od razu 3 dźwięki, a nie jeden. No i najtrudniejsza struktura tutaj do zaobserwowania to są już struktury pionowe, harmoniczne i tonalne. Najwyższy już tutaj taki stopień, żeby powiązać te dźwięki ze sobą. No i wtedy taki mamy zupełnie inne postrzeganie. To już nie jest tylko dźwięk po dźwięku, tylko jakaś większa struktura. Ważnym aspektem zapamiętywania przykładów muzycznych jest zaangażowanie emocjonalne. Przywiązujemy większą wagę do spraw, które niosą ze sobą duży ładunek emocjonalny. Nieważne, czy to będzie pozytywne, czy negatywne. Profesor Wetulani, jak miał wykłady dla studentów, to zawsze powtarzał. Chcecie się czegoś nauczyć? To przed nauką obejrzyjcie horror albo film pornograficzny. Niestety w szkole podstawowej żadnej z tych metod wykorzystać nie mogę, więc wykorzystuję to, że muzyka niesie ze sobą jakiś ładunek emocjonalny. Bardziej mi się podoba, łatwiej zapamiętam. Nie podoba mi się, a nie mam wyboru, w sumie też zapamiętam. Słownictwo.
tutaj tylko symbolicznie, mimo tego, że jest to dział bardzo rozbudowany w nauce, dlatego że, no tutaj akurat właściwie wszystko wycięłam z tego tematu, neurobiolodzy chętnie przyglądają się mózgom osób, które posiadają słuch absolutny. To jest temat na zupełnie inny wykład, więc może to zostawmy. O, nasze kolejne dzieła. Bardzo dużo osób pisało, że poznaje nowe słowa, o których wcześniej nie miało pojęcia. Tak, tutaj dowiadujemy się o płynie do kąpieli, bardzo się cieszę. Tutti jest to określenie z partytury, gdzie mają grać wszyscy muzycy. No i świetnie, cieszymy się bardzo. To jedno z badań na temat pamięci werbalnej. To polegało na tym, że mieliśmy tam kilkanaście słów wypowiadanych, nie na piśmie, a więc nie dotyczyło to pamięci wzrokowej. No i muzycy sobie lepiej poradzili w trzech próbach. Tutaj jeszcze taka ciekawostka, powiązania jak gdyby tych obszarów odpowiadających za mowę i za słuchanie. Kiedy mamy takie bardzo poważne tutaj przypadki, że musimy mieć operację, no to często muzycy zamiast mówić, odpowiadać na pytania podczas takiego zabiegu, grają na instrumencie, a neurochirurg wie, co nie styka. Jak gdzieś mu tam dotknie i przestanie grać, no to nie za dobrze. Tworzenie wyobraźnia, bardzo ważny element naszej pracy. Znowu mamy problemy z ortografią, no ale obiecałam im, że nie będę zwracała na to uwagi. Używania wyobraźni się uczymy, to jest dobre. Dzięki kształceniu słuchu tworzę i będę tworzył nowe melodie. No, ktoś jest bardzo zdecydowany tutaj. Pomaga nam zapoznać się z muzyką, gdyby ktoś chciał wyrazić swoje uczucia przez napisanie jakiegoś utworu, to może mu to pomóc. No rzeczywiście, może mu to pomóc. Tutaj jest cytat, który już wykorzystałam w zeszłym roku, ale jest znakomity. To moja uczennica napisała: muzyka jest pełną dowolnością. Tworząc muzykę możemy ujawnić samych siebie, możemy pokazać to, kim jesteśmy. Świetnie, zazdroszczę. Tutaj taka ważna rzecz. Wczoraj były badania przedstawione na temat tego, ile młodych osób korzysta w internecie z aplikacji, które tworzą muzykę. Tam było bardzo mało, 5% korzystało z tego, ale tutaj może dodam jedną ważną rzecz. W rozwoju naszym muzycznym, jak gdyby, naszym muzycznym rozwoju mózgów, najpóźniej rozwijają się obszary, które pomogą nam zrozumieć struktury polifoniczne, a więc wielogłosowe, gdzie mamy równowagę głosów oraz harmoniczne, te pionowe. To po prostu fizycznie nie jest możliwe, żeby pięciolatek po prostu takie rzeczy odbierał. To jest ważne, bo my wciskamy po prostu jak najwcześniej struktury harmoniczne, żeby oni to słyszeli, a to jest fizycznie po prostu niemożliwe. Więc dlatego coraz później, jak gdyby, znaczy o wiele później niż nam się wydaje, taki młody człowiek może komponować struktury wielogłosowe. No to cóż, jakie są te różnice w tych naszych mózgach muzycznych, co mi tam spuchło w głowie? Wykonywanie muzyki jest jedną z najbardziej złożonych ludzkich aktywności. Stąd profesjonalni muzycy są bardzo często badani przez neurobiologów. No bo można zajrzeć do tego mózgu, zobaczyć, co tam świeci bardziej. Tu mamy jedno z badań, które pokazuje różnicę w objętości istoty szarej. To, co świeci, no to jest gęstsze u muzyków. Tutaj mamy jeszcze tam te sfery, które zobaczyliśmy na poprzednim badaniu, są generalnie u muzyków trochę bardziej powiększone, więc gdzieś mi tam w mózgu spuchły. To jest pierwszorzędowa kora ruchowa, ona była często wymieniana, jak mówiłam o tych czynnościach do wykonania, kiedy mamy wykonanie utworu jakiegoś, no bo ruszam palcami, ruszam rękami, nogami, wszystkim naraz. Przednia część ciała modzelowatego i równina skroniowa, to są te obszary, które u muzyków trochę spuchły. Moi drodzy, na koniec jeszcze takie wspomnienie. Kiedy pracowałam z profesorem Jerzym Wetulanim, nieraz była taka sytuacja, telefon, natychmiast przyjeżdżaj, bo to trzeba przeczytać, to trzeba robić, a coś tam przygotowywaliśmy się do wykładu o geniuszu, który był połączony z koncertem w kościele, więc musiałam przyjechać i przeczytać teksty naukowe. To był akurat tekst o mózgu Einsteina. Przyjeżdżam.
w knajpie bardzo słabo oświetlonej. Czytam bardzo trudny naukowy tekst, bardzo małymi literkami napisany, bo to wydruk z internetu, nie wiem co to było. Więc czytam te prefrontal cortex, a on tam dalej. Czytam, męczę się po angielsku. Dobra, dalej, nieważne. Czytam. Doszłam gdzieś tam mniej więcej do końca. A on mówi, dobra, zostaw to, tam nic nie ma. No to ja pędzę, po prostu czytam po angielsku, a w mózgu Einsteina nic nie ma? No okazuje się, że nie ma, w sensie nie ma żadnego dodatkowego obszaru czy równiny, która mu wyrosła. Tak samo u muzyków nie ma dodatkowego, nie wiem, dodatkowej kory, która się rozwija. Tak naprawdę każdy z nas może te obszary rozwijać, może je trenować. Tak jak Einstein mówił, on jest po prostu namiętnie ciekawy. W ten sposób dostaliśmy od niego aż tyle. I kolejny cytat właśnie z Einsteina. Wartość kształcenia w sztukach wyzwolonych nie polega na tym, że będziemy poznawali wiele faktów, ale polega na szkoleniu umysłu do myślenia o czymś, czego nie można nauczyć się z podręczników. To właśnie robimy na kształceniu słuchu. No to cóż, do dzieła. Dziękuję bardzo.